A, B, C, ABC emocji, Cię będzie o ABC emocji, czyli o racjonalnej terapii zachowań. Oj, muszę chyba wziąć ten mikrofon gdzie indziej, bo broda będzie szeleścić. No to jedziemy z tematem, bęk! No to hej, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś. Witam cię, wujek, porady na kanale, oczywiście. Wujka, porady, no ale zaskoczenie. <laughs> Dzięki za wsparcie, za subskrypcję, za komentarze. Jeśli tego jeszcze nie robisz, nie, robi, nie robisz, to kliknij gdzieś tam. A jeśli nie jesteś tak prostu go nie robię. Dobra, no to dzisiaj będzie o racjonalnej terapii zachowań, o mojej wizji racjonalnej terapii zachowań. No, ale się zaczęła. Dobra. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o takich podstawach racjonalnej trapii zachowań, czyli O ABC emocji. Jest to w książce na w pierwszym rozdziale i dzisiaj chciałem Wam troszeczkę na ten temat opowiedzieć i zachęcić Was do korzystania z tej metody, bo moim zdaniem jest to zajebista metoda. Jestem zwolennikiem, miłośnikiem, propagatorem. I wow, jakie słowo mi się ładnie złożyło w ustach i nie skleiło mi się język do podniebienia nawet. Dobra, no to ABC emocji. Co to w ogóle jest? Czym jest ta racjonalna terapia zachowań? No My myślę, że to jakiś pan Molzwi, a ktoś będzie chciał coś więcej na ten temat poczytać, to oczywiście znajdzie. Tego pełne jest w internecie, ale to wujek mądry taki nie jest, nie będzie tego powtarzał. Dzisiaj się dzielę swoimi myślami i przekonaniami na, na ten temat. Czyli A, B, C. O co w tym wszystkim chodzi? A to jest zdarzenie aktywujące. Co to znaczy zdarzenie aktywujące? Czym dla nas jest zdarzenie. Co to jest zdarzenie aktywujące? Bo często ludzie, jak ja właśnie gdzieś tam prowadzę te grupy e, wsparcia, dzielę się. E, właśnie wiedzą swoim doświadczeniem na temat racjonalnej zachowań, to często ludzie, jak już dłużej pracują na racjonalnej zachowań, mówią coś takiego, że hej, a ja nie miałem e, e, zdarzenia aktywującego. Kurwa, zawsze macie zdarzenia aktywujące, e, bo aktywujące to nie znaczy, że to ma być uruchomić was, że macie się wkurwić, czy coś takiego, bo, bo tak nas nauczyli, że aktywujące, czyli aktywu, aktywuje nas do bycia smutnym, zł, złym i tak dalej. W ogóle hmm, tak samo nas ak zdarzenia aktywujące aktywują, zaraz o tym sobie porozmawiamy w cudzysłowie oczywiście, aktywują nas do miłości, radości i tak dalej, i tak dalej. No to dobra, no to co? A, mamy zdarzenia aktywujące. Jak docierają do nas, do naszego mózgu, do tego całego urządzenia, które dziś obrabia te zdarzenia aktywujące, a te sygnały? No, docierają przez w tym momencie przez obraz, czyli na przykład patrzycie na Wujasa, poradę docierają do Was przez Wasze mikrofony, czyli przez uszy, a w realnym świecie docierają przez Was przez systemy dotykowe. Dysz, 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 dostaniecie wyryja, przewrócicie się, boli Was noga, odbieracie sygnał od ciała, a to jest następne zdarzenie aktywujące. No i też zdarzeniem aktywującym może być myśl, bo jak dobrze wiecie o tym, że tak naprawdę możecie no porobić sobie dużo krzywdy jeśli jesteście na moim kanale oglądacie to to wiecie o czym mówię, że jesteś sam w pokoju nic się nie dzieje, niby na żarty niby masz kurde wszystko bomby ci na łeb nie spadają w ogóle, no w ogóle wszystko zajebiście a ty kurwa myślisz i kminisz i sobie robisz krzywdę jesteś gotów nawet wyskoczyć przez okno możesz w ten sposób też się myślami zabić czyli podsumowując a, zdarzenie aktywujące, tak jak mówiłem, zdarzenie aktywujące coś, co nasz mózg w jakiś sposób zaobserwował, albo też trochę stworzył. Zaraz powrócę do tego stworzenia. No to mamy A, B. B to są myśli na temat tego zdarzenia aktywującego. To, tak, to jest tak nazwane myślami, o co chodzi. O to chodzi o to, że mózg musi te zdarzenie w jakiś sposób obrobić. Miliony, miliardy rzeczy, które wydarzają się, które są zdarzeniami aktywującymi w naszej rzeczywistości, w ciągu naszego dnia. W ogóle, jak gdyby nie mamy tego dostępu, bo mózg obrabia to poza nami, leci na nawykowych schematach myślowych. Okej, okay, bo jeśli nic mu nie zagraża, no to to jest przykład z tym samochodem, jeśli się nauczyliście jeździć, to jedziecie, potem w ogóle nie zastanawiacie się jak się bieg zmienia, albo jak się hamuje i tak dalej, często jesteście zamyśleni, jedziecie na automacie, mózg jak gdyby kieruje sam. Gdy uczycie się jeździć, no to kurwa no stop o wszystkim myślicie i tak dalej. Więc często te myśli występują z automatu i nawet może się wydawać wam, że wasz mózg nie myśli wasz mózg myśli, tylko albo jeśli czegoś nie zna i jest jakiś tam dyskomfort no to musi dłużej porozgminiać i też jest większy wtedy udział gdzieś tam tych Zwojów myślowych, że tak sobie nazwijmy, połączeń nerwowych w mózgu itd., itd. A jeśli coś, co znano, to bang, 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 bang leci, leci, leci na tak zwane, jak w cudzysłowie powiem, nieświadomce, a tak naprawdę na świadomce tylko że po prostu jest to tak zwany skrót myślowy, tak sobie to użymy Czyli A, zdarzenie aktywujące, B to są myśli, czyli myśli obrawiają zdarzenia aktywujące. I wtedy wywołują w mózgu, nazwijmy sobie jakieś uczucia. No, no musimy jakoś nazywać, musimy się. To są tylko nazwy, żeby była rzecz jasna. To są tylko nazwy. No i teraz te uczucia, czyli złość, radość, agresja, e, miłość, smutek, żal, e, wstyd i tak dalej. Tych uczuć jest od cholery. E zachęcam do zobaczenia sobie na, ko na kolor uczuć i w ogóle w ogóle te uczucie to jest kurwa jakiś do no, dlatego nigdy nie patrzyliście to będzie się ile w ogóle jest uczuć to już żeby była jasność, te wszystkie uczucia są potrzebne ale to nie dzisiaj, nie o tym czyli wtedy wywołane są uczucia i po uczuciach następuje miał być ABC, a jest D D jak działanie czyli coś widzimy mózg obramia kamery zaobserwowały jest myśl i przekonanie uczucie i potem jest działanie no taki przykład, nagrywam teraz tutaj do Was film jestem skupiony, patrzę na swoją mordę buźkę, przepraszam na swoją buźkę, semantyka jest ważna bardzo dobrze, dobrze do siebie mówić i sobie tworzę jakąś tę przestrzeń, jestem bardzo powiedzmy sobie skupiony i nagle ni byłoby takie zdarzenie aktywujące, na przykład jak ktoś by podszedł i walnął, nie wiem z ręki w dach co by się stało? To jest bardzo duże zdarzenie aktywujące. Mózg ma bardzo mało danych, no bo jak gdyby nie widziałem, że ktoś dochodzi, nie mogę tego przeanalizować, więc mózg od razu wskoczy w tryb myśli: Oj, coś mi zagraża, i tak dalej. Ja się po prostu przestraszę. Mój mózg wybierze strach. Wybierze strach, ja się nawet skurczę, bo będzie niespodziewany gdzieś tam dźwięk, ja się skurczę i potem strachu będę dalej jak gdyby jak się skurczę no to wtedy jest kwestia tego typu czy rzeczywiście mój mózg będzie dalej działanie no to jest skurczenie się przygotowanie się tak naprawdę do obrony mięśnie zapięte ręce się ręce się mogą zacisnąć mózg wchodzi na, na szybki obrót szybko będzie analizował sytuację w tym momencie przestanę w ogóle patrzeć na na was czyli na was czyli na, na kamerę czyli na siebie i zajmę się tym zdarzeniem aktywującym. Okej. Okay. Jakie, jakie mogą być fakty? Może być takie fakty, że rzeczywiście będą nie wiem pijani mężczyźni, którzy będą stwierdzą, że mi przypierdolą, zajebią mi samochód, przepraszam, ukradną mi samochód a, i, i przywalą młotkiem, zaczną właśnie. Przywalą młotkiem w mój dach. Czyli jest realne zagrożenie życia, więc mój mózg dobrze zanalizował, że tak powiem, to zdarzenie aktywujące. Ale drugie, dobrze, po drugiej stronie ulicy mogły grać dzieci w piłkę i ktoś kopnął, i ta piłka uderzyła mi w dach. Czy mózg na początku weźmie tą dobrą opcję? Nie, nie weźmie, bo mózg jest nauczony, tak jak ja już często mówię, nie po to, żebyście byli szczęśliwi i tak dalej, tylko żebyście przeżyli, więc mózg, jeśli nie ma pełnych danych, nauczony jest do tego, żeby reagować w sposób, w systemie zagrożenia i tak po prostu jest, czyli A, zdarzenia aktywujące, B, myśl na temat tego zdarzenia, C, uczucia, i wynikiem tych uczuć jest działanie, czyli tam jakieś e, rzeczy. No i teraz jest kwestia tego typu, że często mówimy coś takiego, e, zaraz jeszcze chwilę powrócę do tego uderzenia. E, o, właśnie moja eks Aniusia, pozdrawiam się serdecznie, e, napisała coś na Messengerze, to jest zdarzenie aktywujące, e, ale powracam do nagrywania, nie włączyłem trybu samolotowego, jak, jak, jak to ja, ale to zdarzenie... E, co ja mówiłem? A, coś mówiłem o zdarzeniu aktywującym. To teraz się totalnie wybiłem, tak, że mój mózg zajął się tym, co sobie tam przeczytał. Okej. Okay. Wdech, wydech, wdech, wydech. Czyli A, B, C, zdarzenie aktywujące, dobra, poszło. A, o co chodzi? Że często mówimy coś takiego, ale, ale ta baba mnie zdenerwowała. Ale ten koleś coś tam, a ten i tak dalej. Hmm czy stosując metodę racjonalnej trapie zachowań, możemy tak powiedzieć i czy to jest prawda? No kurwa nie! A dlaczego nie? Ja już Wam tłumaczę, nie, bo nikt nie jest w stanie Was zdenerwować. To Wasza ocena sytuacji, zdarzenia aktywującego w tym przypadku, nie wiem, załóżmy, że ktoś coś na Was napisał, nie wiem, wstawiacie coś, co robicie, nie wiem, swą sylwetkę, figurę, jazdę na motorze, no nieistotne, coś Upubliczniacie, no, jesteśmy na social mediach, na YouTube na, i tak dalej. i ktoś pisze komentarz, który nie za bardzo wam się podoba, czyli napisze, Hej, ty wujas, ty debilu, poradu, ty y, pseudoterapeut, i tak dalej. Tadam! No i czyli zdarzenie to jest napisanie tego, tego przez tego człowieka właśnie takich informacji. Mam na ten temat myśli, kurwa o co mu chodzi, może ma rację, może to, sram to. I potem odpowiednie uczucie, niechęć, złość, agresja i działanie odpisuje: pierdło się debilu lub go kurwa blokuje, pęk, mamy to. Zobaczcie, ale czy tak, czy rzeczywiście ta osoba a, mnie zdenerwowała, bo tak często mówić? Nie. To mój mózg, nauczony właśnie tak reagować na to zdarzenie aktywujące, spowodował takie myśli, które spowodowały uczucie. Złości, agresji, niechęci. Umownie nazwijmy to zdenerwowaniem. Racjonalna terapia zachowań nauczyła mnie jednego. Jak zacząłem ją stosować, to jest początek ABC emocji, to jest początek. Potem jest racjonalna sama analiza, ale to nie dzisiaj, nie o tym. Jak będziecie chcieli więcej, to oczywiście zapraszam na te warsztaty z WJASem. Robi teraz Wujas online. Wujasz czyta, jada się, robi online. Jakbyście chcieli dołączyć do następnej grupy, za chwilę stworzę następną grupę, to serdecznie zapraszam. Dobra reklama poleciała. Czyli stosując na terapię zachowań, no biorę odpowiedzialność za swoje życie. Jeśli zaczynam się denerwować po jakichś słowach e, e, ludzi, którzy coś piszą, coś robią, coś mówią, no to nie pytam się, dlaczego ten skurwysyn tak napisał, tylko. I nawet już nie chcę tego oceniać, bo jeszcze to nawykowo oczywiście robię, że oceniam, o, to tak sobie radzi, kurwa, jest debilem, i tak dalej. Tylko zaczynam się sobie przyglądać, dlaczego ja wybieram złość, jak te litery w ogóle mi nic nie robią. Mm, Dech, wydech. I wtedy, jeśli rzeczywiście zastosuję tę technikę, czyli analizę, czyli jest zdarzenie aktywujące, przerabiam, mam myśli, że okej, okay, każdy ma prawo do swojego zdania. Jeśli ja mam prawo do swojego zdania, to inne osoby też mają prawo do swojego zdania, bo wtedy tak naprawdę to będzie miało rację bytu, bo jeśli ja mam prawo do wyrażania swojego zdania, to czemu inni nie mają? Kurwa, no to, to jest ściema wtedy, że inni mogą, a ja, znaczy ja mogę, a inni nie mogą. No to chyba pierdolenie, bo to jest narzucanie innym swojej woli. No to dobra, jeśli zastosuję takie myślenie, że każdy człowiek ma prawo wyrażać swoje zdanie, no to wtedy nie wystąpi złości i agresja. Wystąpi akceptacja, zrozumienie, a, tak zwane uczucia neutralne i nie będzie mi się chciało ich pojechać wtedy przyjdzie na nasze myślenie, że że w ogóle komuś się chce oglądać ten kontent, że komuś się chce po mnie mm, nieartezytowo powiem jechać, bo przecież Wiadomo, że algorytmy wtedy YouTube, a, algorytmy fanpage'u TikToka, Duperele i tak dalej będą mnie promować. I ci ludzie, którzy walczą, walczą, czyli pisząc, bo w ich mnie mają często ja mówię o swoich myślach, bo jak komuś tam w cudzysłowie jechałem, pisałem takie rzeczy, to uważałem, że walczę i walczę w imię dobra. No a... i tak naprawdę promują te moje e, hipokryzje. No, no to czyli co? ABC emocji. A. Zdarzenie aktywujące, B. Myśl, C. Uczucia, D. Działania odpowiednie do tego, co wytworzycie w swojej głowie. Dla mnie to ma sens. No bo, oczywiście, jeśli w to nie będziecie wierzyć, i a dla mnie to jest w ogóle ma sens i to jest cholerologiczne. No bo, kurwa, jeśli byłoby inaczej, że, że to jednak inni ludzie mnie denerwują, no to kurde, to po co żyć? Bo wtedy każda osoba napotkana na mojej drodze, która tego, może zmienić moją, mój stan umysłu. Co to znaczy? No idę, sobie ktoś pisze, mówi, ktoś idę ulicą, ktoś mówi, kurde, koleś, a jesteś zajebisty, masz zajebistą stelówę, łazisz tych swoich, kurde, rozciągniętych spodnie, które wyglądają jak ręcznik, ostatnio usłyszałem, kurde, dużo właśnie takich komentarzy. Lubię takich wesołych ludzi i ja. Dziękuję. Zadowolona. A za chwilę idzie inny koleś, Panie, jak pan wyglądasz? To nie jest Bangladesz. Pan jesteś debilem, psychopatą, I cholera wie co jeszcze. Kurwo, jak to tak można. I zobaczcie. Od. do. i tak dalej. Kto to spowodował? Ja i moje myślenie na temat tych dwóch informacji. Po co mi to? Lepiej byłoby było pośrodku. Okej, okay. ktoś mówi, że fajnie, dzięki wujasz, że, że jesteś, super i tak dalej. Okej, okay. dziękuję, na Ale też jeśli dostaje inną informację z od świata właśnie, że jestem debilem, z Łodziem, kurde i cholerwy co jeszcze. Okej, okay. no super, że w ogóle ktoś ma ochotę ze mną e, rozmawiać, jeśli w taką formę dzisiaj rozmowy wybiera i czy to jest mu potrzebne, rozumie! Bo całe życie też miałem na przykład taką potrzebę, takiej interakcji, rozumiem tę i tą stronę. To jeśli w ten sposób o siebie zadbam i wezmę odpowiedzialność za to, że to ja jestem jedyną osobą, która jest w stanie spierdolić sobie życie przez swoje myśli, a, ktoś powie a, i tak dalej. No jak to mówię, to oczywiście często ludzie mówią: Coś mi tu znowu zdarzenie aktywujące. Często mówią, o wujesz, a jak tam by była wojna i tak dalej. No to są, o jakby ci dziecko umarło i tak dalej. Ludzie wyciągają takie, wiecie, rzeczy, które się zdarzają bardzo rzadko w naszym życiu. A jeśli się zdarzą, to zdarzą, 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 jasne słowo. Wydarzają się takie historie, yes. jeśli takie historie się wydarzają w moim życiu, to i tak... Racjonalniej w czasie wojny, jakiegoś kryzysu, jest myśleć racjonalnie, dlatego że będę mógł szybciej uciec, e, będę mógł się szybciej obronić, jeśli rzeczywiście też będzie mi zagrażać. W spokoju jest po prostu siła. To co, dzisiaj na tyle. A propos ABC emocji, czyli racjonalnej terapii zachowań. Jeszcze raz dzięki. Wiesława, Wam wujas wielkie zdarzenie aktywujące w postaci Wielkiego Serducha. Kocham Was, oczekajcie, że tak sobie. U pa!